A więc siemano, w kolejnym odcinku lecimy. Skończyliśmy na tym, że niestety wywaliło nam grę, więc zaczynamy od paska tutaj naszego paska, cudownego z zatrzymaniem. Ponieważ jestem na tej misji i właśnie kończę i później jest historyjka, którą nam wyrobało. Znaczy, że ktoś robi... Znamy, jest tu już pas, jak widzicie, 1.04. Miejmy nadzieję, że on działa, gry nie wywala i nie mamy bugu. Szukamy budynku Electric Corporation, w pobliżu którego jest knajpa Back Slice. Istniała kiedyś sporą elektrownię w Charter Hill. Knajpa też się zgadza. Ale skąd pewność, że to tam? Dobra, mamy to. Stara elektrownia EC w Charter Hill. To musi wystarczyć. Więcej nie wyciągniemy z tego naprawdę. Dawaj, nie ma co tracić czasu. Jasna sprawa. Zabierzesz się ze mną? Tak, okay. Jedźmy tam od razu. No to jedziemy. Musimy się spotkać. Idziemy znowu. W ogóle teraz ta łatka miała 17 giga, więc może to już jest ćmą, którą obejrzałyśmy. Czy się coś tu poprawiło? Widzę trochę wyraźniej. Tylko znaw. Przestań, musieliby być kompletnymi idiotami, żeby ją wykorzystać tylko do tego. Chociaż nie, coś tu spadło przed chwilą przed nami. To znaczy? Nie pozbawiliby się dziewczyny, która ma w szczeple alkowej samorodny talent od tak. Takie gwiazdy nie spadają im z nieba codziennie. Chyba, że ona kogoś przyjechała. No ale spadają niekiedy ludzie, tak jak tutaj w Cyberpunku przed chwilą. Z japońskim gigantem. Może chodzi o PlayStation. No właśnie tak. PlayStation 5, którego nie ma. O, wciąż sama muzyczka. Mam nadzieję, że ją słyszycie. No dobra, jesteśmy. Aczkolwiek ona jest taka średnia. Wchodzimy? Chyba mocno średnia. Ty wykombinuj, jak się dostać do środka. Ja chociaż zostanę i poszukam sieci planów w budynku. Ale nie wiem. Dołączę do ciebie, ja jak coś ciebie znajdę. Do tego czasu Rybka jesteśmy w kontakcie. Okej, idę. Spoko. Aha. Zadzwoniła do mnie, pojawiła się na chwilę i wysiadłem i jest okej. Dobra, musimy wykombinować, jak tam się dostać gdzieś. No może coś tam trochę poprawili, no kurde, no cholera wie, no. Się zobaczy. Aha, tu się nie dostanę, bo nie jestem aż taki jaki techniczny, jak to nazywają. Okej. A tu się dostanę? Nie, nie dostanę się, pewnie będę musiał zajrzeć do jakiejś kamery. Może sobie ich od razu oznaczymy. Tutaj jest trójeczka. Tutaj mamy śmietnik, też go oznaczmy, może kogoś po cichu ściągniemy. Tutaj mamy bramę i użyj siły. Nikt mnie nie widział, mam nadzieję. Nikt mnie nie widział i nikt mnie nie usłyszał? Nikt mnie nie widział. Dlaczego mi się nie oznaczyłaś? Teraz cię nie widzę, nie widzę cię jak stoisz. A chciałbym naprawdę. Chciałbym to zrobić po cichu. U kurde. O, dwójka mnie widziała. Dobra, zróbmy to troszeczkę na zwolnionym. Może możemy coś tu zastosować, tylko pytanie co? Pytanie co? Może odwróć uwagę przeciwników. Nie. Może przejęcie kamery sobie zobaczmy, co tam, jak tam widać z tamtej strony. Nie masz teraz przerwy. Ale ja tu jestem od 4. Ty jeszcze się nie zaznaczyłeś. Co tu można zrobić? Co tu można pokombinować? Tu mamy kolejną kamerę. Trochę mnie to martwi. O kurde, przejąłem więcej kamer. O shit. Czyli tu się muszę dostać w ogóle. Znaczy ja nie mogę coś tutaj naszkodzić. Kasowanie pamięci. Właśnie jestem ciekawy, jak to działa w sumie. I co, ją teraz będzie... A właśnie, bo pozmieniałem te tryby. Jest kasowanie pamięci zrobiłem, bo nie wiem co to oznacza. Czy on sobie pójdzie teraz? Aha, nie, to tylko działa przez 117 sekund. Kurde, długo. Może zwarcie mu zrobimy jeszcze. A możemy tak go zwierać cały czas? Za 7 sekund, aha, czyli dobra. Czyli mam jakiś określony czas, który muszę wyczekiwać tutaj. To jest skrzynia,
fajnie by to było zrobić po cichu. Dobra, przejdźmy na drugą kamerę, następną, w sensie trzecią, czwartą. Jednak. Kurde, no i się zastanawiam, bo no... Naprawdę dużo jest tych kamer, tutaj nic nie ma. Jest coś. Zobaczmy sobie. Tu jest jakaś martwa laska. Dobra, przejdźmy dalej, bo tam nic ciekawego nie było. Tutaj też nic ciekawego nie ma, tak naprawdę. Tu jest coś, ale tu nie ma ludzi. Nie interesują tylko ludzie, muszę ich pozaznaczać wszystkich. Żeby, kurde, widzieć ich ruch. Tutaj na tych ostatnich kamerach są pustki. Chyba, że się załadują później. Cholera wie. O, pierwsze przecięcie. Obawiam się. Okej. O, patrzcie. Patrzcie, dwójka, oznacz go. Tego też. Dobra, jest tu ktoś jeszcze, jakiś sympatyczny człowieniu. Mam jest oznaczony chyba. Tu jest brama, o proszę, zamknij. O proszę, dobrze. Fajnie, podoba mi się to, czyli ci mi za szybko tutaj nie przyjdą. Tylko, kurde, szkoda, że nie mogę trochę detonować niektórych rzeczy. To mi troszeczkę przeszkadza. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, czy ja na pewno wszystkich zaznaczyłem, ale chyba tutaj nie zaznaczyłem jednego, chociaż albo... Ten, on nie ogarnia, co się dzieje pewnie, nie? Tylko, że kurde... Dobra, może mu zrobimy jeszcze jedno zwarcie, co? Zróbmy mu zwarcie jeszcze jedno. Ach, kurde, nic prawie nie dało. Niestety, bo ja bym sobie tego z góry akurat ściągnął, tak totalnie ściągnął. Dlaczego to się przekłada na kamerę, to jestem jakoś dziwnie, a teraz jestem w ogóle chyba odwrotnie. A na tej kamerze w ogóle nie byłem. Nie, ale tutaj nic nie ma chyba, żadnego ziomeczka, nie? No nie ma. Odwróć uwagę, ale czyją uwagę, skoro tutaj nikogo nie ma? Dobre pytanie, dobra. Może możemy już zrobić kolejne zwarcie. O. Dobra, walnijmy zwarcie. Dobra, on już prawie nie żyje. Ale tej może coś możemy zrobić? Nie, naruszenie protokołu. No zobaczmy to. Dobra, 5, BD. BD i 5, dobra, cyk. Już to ogarnąłem też, jak to działa. Znaczy 5-5, BD, 5-5. Po prostu trzeba iść po liniach. Kto by się spodziewał? Ja nie. No i co teraz mi to dało? Ustalenie pozycji. Okej. I co, i będę widział jej takie totalne ruchy, jak chodzi w kółko? Czy co? Aha, widzę chyba o niej informacje po prostu. Wrażliwa na co? Zwarcie, nie. Zwarcie muszę zrobić na tamtym człowieczku. Na tym. Ale kurczę, kamera go nie robi. Tak, żeby dzień. What the hell? Także jak widzieliście, moi drodzy, słuchajcie, no nie da się tego zrobić na cicho, więc po prostu włazimy tam na hama i próbujemy, nie? Myślę, że to nam się przyda i tam te jakieś granatki, jakie mamy tutaj, otwieramy na siłę i kij, walimy ostro, nie? Zapraszam, póki nie kamera nie wyjdzie. Mamy przyczynę. To jednak ta broń jest daleka. Nie, jesteś za mną, tak mówię, ja tego strasznie nie lubię. Muszę się na kawałek? Czujesz? Dobra, jest. Dokładnie, nie ma czasu na podchody. Ja pierdzielę, musiał mnie lekko drasnąć, ale musiał. Musiał, nie chcę, żeby tego. Okej, obejdziesz mi tutaj ten znak, kurde, mi się to nie da. Dupkę jeża, nie przegrzewaj mnie, bo to mi tak dużo życia zabiera. Nie wiem, na ile trzeba odejść od tej postaci, żeby nie przegrzało, nie? Dobra. Co jest? Skąd ja dostaję? Aha, nie tak mi przegrzało. Dobra, jest tam przegrażą. Mam trochę lepsze teraz ulepszania, bo od razu mi dałem 40+, czyli nie jestem w stanie tak szybko zginąć. Góry mi przegranie wali. I będzie przegranie, ja pierdzielę, ten mi pewnie wali przegranie. Zaraz go wybiję. Tutaj, tą bronę. Ja pierdykam, 4 z 4 poszedł. Nie, kto mi daje przegranie, to jest niesprawiedliwe. Nikogo nie ma. Nie, no tak nie powinno być, no co mi kamera może dawać przegranie?
Ja już tego nie ogarniam. Kurde, kiedy te kurde... Chyba tam jest jakiś ziomeczek. Można było się pewnie zakraść. Dobra, niech mnie przekleje. A, tu jest jakiś ziomeczek, może on to zrobić. Ale taki ma zasięg? No sorry, stary, ty. Chyba troszkę przesadzasz, nie? No zaraz się odkurzę. Tak, to on to robi. Kurde, nie trafiłem. Ścina się coś. Nie, nie, dlaczego? Nie, no nie wierzę, no chciało się i zginąłem. Ja pierdzielę. Czyli na pełnej się nie udało, na niepełnej się nie udało i w ogóle... Dobra, to może połączę jedno i drugie. To znaczy, zajrzę sobie przez kamerę. Tak mi się wydaje. Że zajrzę sobie... Co? Nie, chodzi mi o kamerę. No złap mi tą kamerę, dobrze. Zrobimy sobie tak, przejdziemy sobie przez te kamery wszystkie, pozaznaczamy sobie i żebym ja kurde wiedział, gdzie kto jest. I później wejdziemy na pełnej, żebym po prostu kurde nie tracił niepotrzebnie w ogóle tutaj. Tu był jakiś ziomek, który mnie rozwalał, nie? W ogóle tą górą mogę przejść i tu ich trochę zaskoczę i się osłonię od razu. Ktoś mnie widzi. Ktoś mnie widział. Chyba muszę tu wejść i za czymś skryć po prostu. Nie widzę mi opcji. Użyj siły. Łódź zwiększono o 20 i może ja się skłonę tam na górze. Przeraża mnie ten szum, kurde. Dobra. Skoczymy sobie tak, jak skoczyliśmy sobie wtedy. Co? Kto mnie widzi? To jest impossible. Jest tam typek? Nie, ale coś tam jest. Przejdźmy się do tego drugiego budynku, może nam się uda. Nie, nie uda nam się. Chociaż może? Dobra, próbujemy. A, bo on przy kontenerze stoi. Dobra, to nam się uda, super. Nikt nas nie słyszy. Czyli jest tu ziomek. Czyli jest tu ziomek, a co ja mu mogę zrobić? Złamie pamięci. Ale może go mogę złapać. Tylko, że nie wiem, jak on, czy jak on siedzi, to ja go mogę złapać. Ukradłem go z broni. Chwyć. Super. I obezwładnij. Tak, obezwładnienie jest najlepsze, jest cichutkie. I sobie można tak robić właśnie. Kurde, i teraz się zastanawiam, jak poszedłem tą górą, czy może... Nie fajnie by było jednak spróbować po cichu, ale już próbowałem i... Mieszane uczucie mam. MTV Plus? Tu jest jeszcze ziomeczek. Oj, tu! Wyszli z tej fabryki nam. Ktoś mnie chyba słyszy. Trzeba, bo widzi. Bo ktoś idzie sprawdzić. Kurde, nie wiem, nie wiem. Pomimo tego NCPD na wszelki wypadek podniosło status zagrożenia na peryferiach do drugiego stopnia. Próbujemy ją zdjąć. Chodzimy i wyzwodnimy tutaj w tym miejscu. To jest taka lekka, jak widzicie, zasłonka. Zasłonka, skrzynia. Ja pierdzielę zasłonka. Tu jest ziomeczek, który patrzy do przodu i to mnie troszeczkę martwi. Fajnie by było jakoś ściągnąć górą przejść, ale... O, użyj siły, da się to otworzyć. Z drugiej strony, może jest tu jakieś wejście. Ciekawe. Kurde, powiem wam, że no może jakieś rozwiązanie się znajdzie z tej sytuacji. Przejdźmy dookoła. Zobaczmy, czy da się tutaj jakoś wskoczyć. Kurde, no. No nie mam jakiegoś tam cyberskoku albo czegoś niestety. Drabiny też tutaj nie widzę, więc raczej się nie da. Szkoda. Bo można to by było fajnie wykorzystać, zakraść się do tego gościa, ściągnąć go i później są ustawieni tak, żebyśmy mogli ich dorwać. No ale niestety. Chociaż może obrócił się, on gdzieś tutaj łazi. O kurde. Tu jest jeszcze jeden. Nie, to po prostu widzi jakiegoś tam ziomeczka.
kurde. Ja pierdykam, tak się boję skakać przez te belki. Dobra, chwyć. Idziemy. I go obezwładnimy może kawałek dalej. Albo tu go ukryjemy. Nie wiem, po co jest to przenoszenie zwłok. Skoro można na spokojnie zrobić tu. Dobrze, że mnie nikt nie założy przez okno. Ja też bardzo pomyślałem tutaj. No ale, ale okej. Weźmy, co on tutaj ma. Jakieś dżinsy. Fajnie, fajnie. Coś nam się teraz udaje. Znaczy po cichu. Wtedy spróbowaliśmy przez kamery. Później natomiast spróbowaliśmy na głośno. A teraz możemy spróbować po cichu. W sumie. Trzy różne opcje. Tam się patrzą na siebie. Kurde, ale można wejść tędy. Aczkolwiek troszeczkę się obawiam wchodząc tędy. Ściągnęłam plany, zaraz tam będę. Nie mają żadnej latarki. Szukaj zejścia na niższe poziomy. Strefa wroga. Jak ja tutaj nic do cholery jasnej, ciasnej nie widzę. Jeden co widzę, to dwóch tutaj ziomeczków koło mnie. Mam nadzieję, że tamtych nikt nie zauważy. Aha, ja to sobie muszę otworzyć i wydam dźwięk. Ajajajajaj, stresująca chwila, nic nie widać. Kurde, ciemno jak ja pierdzielę. I jeszcze jest taka stresująca chwila. Dla mnie. Bardzo teraz się stresuję. Ale na szczęście mam coś takiego jak taki noktowizor, ala. I troszeczkę mogę przez niego zobaczyć. Ktoś stoi chociaż na mojej linii. Także w ciemnych lokalizacjach dobrze jest czegoś takiego użyć. Tam jest dwóch ziomeczków. Tu był ten ziomeczek na górze jeszcze. Był. Ja cię pamiętam. Oj, tak, chyba cię widzę. Nie, widzę jakiś komputer. Nie widzę tego ziomeczka. I jeszcze tu były kamery, nie? Bo przecież, kurde, nie sterowałem. I to jest w tym miejscu. Znajdź przejście. Kurde. Tu jest jakieś przejście, ale... Trochę użyliśmy tutaj siły. Czy tutaj jest jakiś autosave? Mam nadzieję. Się trochę obawiam. Co to jest tu? Co to jest to? Nie wiem. Zamknij. Aha, zamknij. Można to zamknąć, ale po co? Po jaką cholerę? Ja muszę pewnie gdzieś przejść. Tu jest przejście. Toż tu ja ślepy jestem. Znalazłam zejście. Dwa kilometry, bo ja mam coś zaznaczone na mapie. Okej. Widzę. I mapa zaraz mi trochę będę. Tutaj zaczekaj mnie na kierowała mnie na przez dół. Nawet sobie spoko. Kurde, nic nie widziało. Kogoś z góry. Laska z góry. Ale jak ona mnie zauważyła? A jak ty zaraz tu będziesz? Chyba, że przejdziesz moją drogą. Nie wiadomo. No i co, załadowali się ci teraz z dołu, czy... Nie, na dole nic nie ma. Człowiek boi się trochę wstać, bo troszeczkę nie ufam jeszcze temu update'owi, może 06 temu zaufam. Tak mi się wydaje, że 06 już powinien być w porządku, aczkolwiek... Kiedy on będzie, tego nie wiadomo. Otwieram tutaj kolejne pomieszczenie. Patrzcie, jest tu ktoś. Kundel? Kosiarz! Aha, to jest ten gościu. Bożeż, kurdeż. Jestem. I muszę później sobie musimy zobaczyć. Musimy się dostać, kurde, na poziom minus 2. W obronie. Myślę, że tam ją trzymam. Jakżeś ty się pojawiła? Słyszysz to? Ale kosiarz, kurde. Dobrze, dobrze, ty. Ja na razie to słyszę. Nie widzę tego kosiarza na ciebie. Wyluzuj. Posypiemy RTL-a i waga się zgodzi. O kurde. Jest tutaj i on, i ona. Takie słodkie gówno. Co ona robi? Nie zaszkodzić płynom? Jak zaszkodzi, to więcej od nas. Myślicie, że jak ją zabije, to... Się orientujesz, że jego zabije, tutaj to... wytwarzamy? Proszę, nie skończą gadać. Ludzie robią pod siebie ze strachu. Myślisz, że zaszkodzi im trochę syntetycznego cukru? Nie rozumiem, po co oni to biorą. Tego nie wiem, jaką broń przygotować na wszelki. Chyba, że kompletny pojem. To kto to kupuje? Kurde, jakbyś dał strzeć w głowę, to było pam, nie, i koniec. No niestety. Dobra, zamknęli się. Idziemy. Ale widzieliście na poprzednich urywkach. O kurde. Kim był ten kosiarz? Mnie to zastanawia bardzo.
O, miał jakieś ubranko. Fajnie, w ogóle znalazłem jeden sklep, ale miał takie kijowe ubrania, że nawet wam go nie chciałem pokazywać. No, kobitko, weź no się tam odwróć. Już mi to stąd. Już mi tu stąd, proszę cię. No kobieto, no bo ja nic nie mogę zrobić. Jak 4 na 5, jak mam... Aha, dobra, ten to. Dobra. Gdzie ona tutaj? Dlaczego ona tak zrobiła? To nie było w moich planach. Chwyć. Dobra, ukryję na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy coś może nagle wyskoczy tutaj sobie z przodu. To nigdy nie wiadomo, słuchajcie. Nigdy naprawdę nie wiadomo. Oj, no przesuń się ty, kobitko, bo ja tu sobie chciałem coś zebrać, nie? Aha, tutaj nic nie mogę zebrać. Nie mogę coś zebrać. Ole, miała ten. Aha, bo oni mają takie te, że im pewnie... i dlatego ja nie mogę zweryfikować, jakby kto to jest, bo oni mają takie laserki specjalne i to psuje pewnie monitory. Dobre. Nie monitory, tylko te takie skanery. Widzę, że nie ograniczają się do kręcenia spraw. Kable różne. O, ostatnie takie płyty, co tutaj leżała, nie mogłem zebrać. Nie wiem, czy to płyta, ale jeśli to płyta, to nie mogłem jej ostatnio zebrać. A teraz mogłem, bez problemu. Także super. Także super, znaczy, że coś się zmieniło. Na razie widzę podnoszenie płyt, także cudownie. Musimy się dostać do korytarza za tym pomieszczeniem. Okej. Tylko co z nimi? No już słyszę tutaj... Ewentualnie mogę ich załatwić po swojemu. No to szybko, decyduj. Nie rozumiem, jak szybko mam decydować. No, muszę ich zaznaczyć. Nie wiem, gdzie oni są. Czy wy ich widzicie? Jak na razie... tu są. No, przybliż to i zaznacz mi ich. Kiedyś pizdy były pizdami, a teraz wszystko się popierdoliło. I to my tyramy za fartę. Tak przestać być. Dobra, może jednemu odwrócimy wzrok po prostu. To znaczy, ładujemy skrzynię do mojego gruchota i spierdalamy z nimi. Kurde, co jest? Nie mogę nic tu zrobić. O, tutaj mogę. Odwróć uwagę przeciwnika. Dobra, niech pójdzie tamten, który patrzy... Aha. W ogóle mnie mają w dupie. Aha, coś rozbroiłem. O kurde. Przeleciało koło nich i nie zauważyli. Dobra, nieważne. Kurde, no mogę im jakoś tutaj, nie wiem, coś odwrócić? Coś, ten, tamten. A? Ja po prostu nie z tego piętra wziąłem. Okej, mamy sekundę dosłownie. Robimy to. Dobra, złapiemy sobie może jego po prostu, bo tamten może wrócić. Będzie wiedział, co chodzi. Skradanie na czwóreczkę. Okej. Niech on teraz sobie wróci na spokojnie. Zajebiście z tego, co widzę. A, ona go załatwiła. Kurde. No nie wiem, czy wszyscy tam na górze jest cała ich masa, no ale... Ale okej, no niech ci będzie. Ale mam nadzieję, że wszyscy już, którzy powinni być przed nami. Widzę przejście na dół. Bo zacząłem być. Ale uważaj, tam się kręci dwóch typów. Kurde. Odwrócę, no, to powiedziałeś, że wszyscy, no właśnie, jakbym wybiegł. Co chcesz zrobić? Czekaj, ale gdzie ty jesteś? Zobaczą nas, chowaj się! Gdzie ty jesteś w ogóle? A tu jesteś. Nie możemy tu wejść? Kurde, ale myślałem, że tu ktoś tu będzie siedział zaraz, nie? Dobra, co ona kombinuje w ogóle? Co ona ma w głowie? Ja nie chcę strzelać, bo już, kurczę, jestem przy końcówce. I... Teraz! Zdejmij ich! Czekaj, idę. Czekaj, bo zlamiłem teraz. Aha, zamknęły mi się drzwi w ogóle. Czekaj. Co? Zamknęłaś? Aha, nie zamknęłaś drzwi, to jest obok. A gdzie ten drugi był? O kurde, chyba zrąbałem.
sumie go tutaj może nie zauważy. Ten drugi. Okej. One są ślady. Gdzie jest ten drugi? Tylko jeden był? No o co tu chodzi? No była tu dwójka. Zbieram wszystko, słuchajcie, żeby po prostu sprzedawać później, nie? Zyskiwać jakąś mamonę tutaj. No i żeby było fajnie, nie? Tylko że kurde, powiem wam szczerze, że robię jakieś takie błędy, bo na przykład zamiast spłacić dług, no to kurczę kupiłem auto i to auto, które się do niczego nie nadaje praktycznie, także troszeczkę odwaliłem, no nie ma co. Nie ma co, niestety troszeczkę odwaliłem. No ale cóż, no różnie to bywa właśnie, no tyle wam powiem na ten temat. Może ktoś postąpił inaczej, ale ja postąpiłem niestety niesłusznie. Niesłusznie. Myślałem, że będzie w ogóle powiązana jakaś misja z tym autem, bo była zaznaczona w misjach. Tam chyba jest pomieszczenie techniczne. Zobaczę, co mi się uda stamtąd zdziałać. Nie no, zarąbiście po prostu. No i tak sobie pomyślałem, nie, ale... No jednak nie, nie było to związane z żadną misją. Nic nie zarobiłem. Kupiłem jakieś gówniane auto. Dobrze. Widzę, że tu mi coś rośnie. Później ja finalnie jeszcze coś to kupuję, ale i tak jakby to jest na dość niskim poziomie. No i o co tu kurde chodzi? Ale jak widzieliście, w skradance poszło idealnie. Na szybko, na pewnej, nie za bardzo. Na kamerach, czyli technicznie, do dupy. Johnny, jesteś tu. Wygryźli wszystkie wszczepy i parę organów wewnętrznych też. Nic się nie marnuje. Coś ci się rozmył cycek. Kosiarze. Nic się nie marnuje. Gdyby się ich nie wybiło, zawsze wracają. Miałaś już z nimi do czynienia? Owszem. Kurde. Dobra, bo tu jeszcze coś mamy. Te niebieskie rzeczy to są takie rzadsze rzeczy, nie? Aha, nie mogę tego otworzyć, a ona tutaj sobie stoi, a muszę tam przejść. No i jak ja mam to zrobić? Może ona otworzy? Trzeba użyć kompa. Na razie używam kompa tylko do tego, żeby sprawdzić, co jest w wiadomości i wyjść. No, także... Także no. Ale jest coś takiego jak lokalna sieć tutaj. Wyłącz. Mamy przejęcie, może przejęcie. Aha, i tu chodzi o kamery. Okej, ale to znaczy, że mogę wyłączyć też kamery. Kurde, ja się tak stresowałem. To czekajcie, wyłączę. System monitoringu wyłączony. Ja pierdykam. Ale jest jeszcze sieć. Ja pierdykam, sorry, że tak wracam do tego kompa. Ale no muszę tu zerknąć, nie? Wyłączony, 5 urządzeń. Wyłączony, a nie podłączony. Aha, sieć na to zwykły internet. Dobra. Dobra. Co ja muszę zrobić? Znaleźć ją. Aha, to może ja ją muszę znaleźć przez kurde ten, jak nie mogę tam przejść, nie? Chyba, że teraz jak wyłączyłem, to przejdę. Nie przejdę. Okej, no to wpierdzielam się po prostu na monitoring i szukam tą laseczkę. Dobra, mam nadzieję, że za uratowanie życia chociaż nam coś tutaj pomoże, dopomoże jakoś, kurczę. Cholera wie, no nie wiadomo, bo to różnie bywa, wiecie, z tymi postaciami. Ty jesteś szczery, tu nie oszukujesz, a tu nagle dostajesz kulkę, bo... No i tak, no i właśnie tak to działa, nie? Dobra, zobaczmy to na tym ziomeczku, moim skanerze takim pięknym. Nic tu nie ma. Tu coś jest. No, ja chcę tego typka. Dobra, zaznaczone od razu. A muszę się teoretycznie dostać. Do studia. O kurde, drugi typek. O kurde, więcej typków. Tu się chyba rozpęta strzelanina. Tak mi się wydaje. I oni, ja ich nie widzę aż tak dokładnie w sumie. Oho, kolejnych dwóch. A pamiętacie, nie było nikogo. A nie, tutaj jest jakiś niebieski. To może martwy. Poczekajcie, zobaczycie, był martwy. Zaznaczono nagrodę. O proszę. I co, zsumują mi się później te nagrody? Te moje 20 euro dolarów? Czy nie za bardzo? Nie wiem.
Tu jest chyba jakiś główny ziomeczek, nie? Bo siedzi przy kompie, to taki poważniejszy troszeczkę. Zaznaczamy, zaznaczamy, jasne, jasne. Tutaj, aha, to może ona jest tutaj. Tak, jest. Mam ją. No, znalazłem ją. Brak przytomności. No okej, no czaję, no ale... Miałem ją znaleźć, no i ją znalazłem. Dobra, zobaczę jeszcze następne dwie kamery, czy tutaj na pewno się nikt nie dodał. Nie. I... Nie. Dobra. Musimy pokminić, jak tam przejść. Znalazłem tą laseczkę. Tylko ja wciąż nie mam, kurczę, zdolności tych logicznych, I nie mogę tam przejść, więc może jest jakieś inne przejście. I w sumie powinno być. I tam są jakieś schody, tylko pytanie, czy one są na górę, czy na dół. I czy ja tutaj nic nie odwalę. A tu są drzwi, patrzcie. Kto by się spodziewał? Dobra, kamery mamy wyłączone. Co ci nie pasuje? To, że nikt musimy nie pamiętać. Zagląda, mamy spokój. Nam się nie dobrze, ten sobie poszedł, fajnie. To ci tak przeszkadza? Za pełno tych diod. Zawsze możesz wyjść. To czy on nie chodzi będzie dookoła? Albo mogę ci rozwalić. O nie. Co o nie. Ty jesteś? Ja pierdzielam. Polak mały, kurde. Otwórz! No i się rozwinęła akcja. Którędy wejdą? Którędy wejdą? Czy wejdą? Czy nie wejdą? No i już kij. Mam nadzieję, że z góry mi tutaj nie przyjdą tak to. Otwórzcie, otwórzcie tutaj drzwi. Ja wam pomogę tutaj. Pomogę. Ja nie chcę, ja nie mam tutaj zamiaru. Idziesz na farsz do plinu! Ja pierdykam, kurde, dwa magazynki w głowę po prostu. Przerażające. Nie, przyznanie, błagam, nie. Jeszcze jakieś szybkie bo było. Bo blisko jestem pewnie do tego. Który to robi? Tam jakiś świr daleko. Kurde. Wiecie? Nie, mój pan nie wyszedł. Wyszedł! Chciałem wydobyć, nie zdążę. Gra mi się zacina, kurde, nie mogę tak działać. Napierdykam, ogień nie układa, tu mnie układają, wszystko mnie układa. Normalnie mnie układają wszędzie. Biją tutaj. Kurwa, to już koniec! O, idealnie. O! Super. No i to jest właśnie ten moment, kiedy ja myślę, że jest idealnie, a jest... No dobrze. Aha, bo ono w ogóle ten, to mi się zrobi. Ma wybuchać. Jeszcze? Tak. O kurde, odrzucił mi. Jak on to zrobił, dziad jeden? Chyba może się nie przegrzeje, jak odestał tak daleko. Stoję sam rok, sam rok stoję, nie, proszę. Nie, jednak. Jednak tak się przegrzałem. Ta broń w ogóle, ta mała broń jest bardzo dobra. No jest jak taki shotgun malutki. Jest spoko. Masz przesranę! Rzuciłem tam granat. Jest, leży. Kurde. O shit! Ci, zabij! Ale się wystraszyłem. Nie wiem dlaczego, już myślałem, że mam krótkie życie. O kurde, teraz ładujemy. Ta broń jest strasznie dobra, strasznie. 5. No dobra, przeładuj już do końca. No. Aha, tylko 5. To tamtej wchodziło 8. Pomyliło mi się, nie? No. O ty w dupę nie wala! Leżysz. Leżysz. Kurde, ale żyjesz. Może nie zdążysz się poznać, tak program. Kurde, odbiło się jedno. No nie wiesz. Jednym nie trafiłem, a drugim się odbiłem. Dobra, teraz leżysz. Dokładnie tak. Kurde, tylko który mnie normalnie tutaj przypieka, no? Strasznie mnie irytuje ze względu po prostu na to, że szkoda mi materiału. No, znaczy, mam go dużo akurat, ale takie ukłucie się zauważyło. Co? Bo
boisz się trochę. Nie, o, dostał coś. Nie wiem, jakiej broni najlepiej użyć. Coś dostał. Dobra, masz. Dużo granatów zebrałem. Zapierdykam. Dobra, może ze dwa. No co, na jaką stanę w ogóle? Gdzieś tutaj lepiej wchodzi. Boję się, że staną w miejscu i nagle ja zginę po prostu. Obawiam się strasznie. No, pum. Nie, nie działa. Dlaczego? On jakby się zaciął na przygrzewanie. Nie. Tak mi się wydaje, że stanął po prostu i nie wiedział, o co chodzi. No, podnieś broń. Halo, 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 bo tu widzę fajny malkastem. Nie, dobra, jednak nie podniosę tej broni. Szkoda, szkoda. Coś tu mogę jeszcze zabrać, to mogę zabrać, to mogę zabrać. To mogę zabrać, to mogę zabrać. No to chodź, pogadajmy, no, kurde, bo ja chcę tylko odzyskać znajomą, która może by mnie nie wystawiła, jakbym wybrał ją. Jakbym wybrał ją, to by się to mogło skończyć inaczej, na zasadzie, że po prostu bym, no jak to się nazywa, nie no, kamery mnie nie łapią, no przecież jestem, o, widzę, że już na górze jest dupa. No już nie, a, że na górze jest po prostu, kurde, jakby, nie na górze. Ja pierdzielę, ludzie. Co ja pierdzielę? Tam mnie nie słyszeli, a na górze mnie słyszeli. No nie wierzę. Żałosne. Nie wierzę, naprawdę. Może już tu trafiła. Jesteś w głównie po uszy. A czy mnie szukają? Kurde, nie złapię tej broni. Czy oni są tu? Ta, oni mnie widzą przez tą kratkę, no. Teraz zaczęły. Ale oni i tak są za jakąś ścianą, więc w sumie co oni mnie mogą zrobić? Tutaj to jest dwójka, do której się pewnie nie dostanę, bo jestem za słabym technikiem. Na 100%. O! To pierdzielę. Torebkę sobie z siebie zrobię. Aha, ci mnie nie widzą, ale widzą mnie tamci. I kamera. Toż tu przecież wyłączyłem kamery. Dobra, muszę rozwalić je. Ale przecież wyłączyłem, widzieliście, nie? Akurat tam byłem kijowy troszkę. O, ale może mogę zebrać, żeby się podświetliło. Nie? Chciałem się jednak... Przerzucę im granat, czy on się będzie odbijał? Kurde, szkoda. Wyłaź! Wyłaź! Chcę tylko pogadać! Słowo! Zabezpiecz. Może naprawdę pogadajmy. Po prostu. Dobra, może to coś poprawi. Tu jest jakiś wózek, ale ona mnie prowadzi do... Aha, bo dobra, ci dwaj mnie widzą, dlatego tam ci... Aha, oni się przesuwają na ze mną i mnie robią na podglądzie, nie? No, to może być takie... Ale zaraz, czekajcie, bo to jest góra, może górą mogę przejść tam gdzieś do nich i ich po prostu złapać. No, 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 proszę, proszę, fajnie by było. Dobra, zabieramy to, co jest nam potrzebne. Co tu mamy? Jakiś detonator. Ciekawe, co on dał. Wyłączony system monitoringu, dobra, czyli to był osobny system monitoringu. Teraz i tak ślepy. Cię znajdziemy, słyszysz? A no właśnie. I to właśnie, kurde, był błąd. Ja się tak łatwo dałem podejść. No, ale w sumie, bo ten odcinek już długo trwa. Tak więc widzimy się w kolejnym. Dzięki za obejrzenie, yo!